Hej wszystkim, tu Marta. Zanim przeprowadziłam się do Dubaju 6 lat temu, postanowiłam przeszukać cały internet, wszelkie fora internetowe, aby dowiedzieć się jak najwięcej, jak wygląda życie w Dubaju. A internet ma to do siebie, że często wypowiadają się osoby, które wiedzą niewiele, albo czasami nawet nie wiedzą nic. I tak samo jest też z Dubajem. 90% tych takich przerażających komentarzy jest od osób, które nawet w tym kraju nigdy nie były, a swoją wiedzę zaczerpnęły jedynie z gazet albo co najgorsze z pudelka. Dla tych, którzy są nowi na moim kanale, mieszkam w Dubaju od 6 lat. Najpierw przyjechałam tutaj do pracy w liniach lotniczych, później przeniosłam się do nieruchomości. Bardzo dobrze mi się tutaj mieszka, kręcę filmy o tym miejscu i przy okazji pewnie też obalam parę mitów. Chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć, jak wygląda życie kobiety, Europejki, Polki w Emiratach Arabskich z mojej perspektywy po 6 latach moich doświadczeń. Większość osób, kiedy myśli o Dubaju czy o Emiratach Arabskich, myśli sobie Bliski Wschód, ja wiem jak to tam wygląda, ja słyszałem różne rzeczy i w ten sposób tworzy się jakaś opinia o tym miejscu. Należy pamiętać, że nie cały region jest identyczny, każdy kraj się od siebie różni. W każdym kraju jest inna kultura, sposób życia czy też inne tradycje. To jest tak samo jak dla Azjatów na przykład. My się im wszyscy wydajemy bardzo podobnie, Europejczycy, i oni nie rozróżniają, niektórzy oczywiście, nie rozróżniają Francuza od Polaka czy od Węgra. My doskonale wiemy, że między nami są bardzo wielkie różnice, inna tradycja, inna kultura, sposób bycia. I to jest właśnie tak, jak my, jak oni nas czasami wrzucają do innego wora i my jesteśmy oburzeni, bo wiemy, że to nie jest prawda, to tak samo jest z ludźmi z krajów arabskich. Pierwszy aspekt z perspektywy kobiety to Dubaj jest bardzo bezpiecznym miejscem i muszę przyznać, że nigdy nie czułam się tutaj zagrożona. Nie miałam sytuacji, w której bym się czuła zagrożona. A takie sytuacje zdarzyły mi się w Europie, na przykład w Paryżu kilkakrotnie, bądź też nawet w niektórych krajach, miastach niemieckich. Nikt tutaj nie zaczepia, nikt za tobą nie chodzi, nikt nie ma prawa cię dotknąć czy też szarpnąć, a tym bardziej już obrazić jakimiś bardzo przykrymi słowami, jak to się czasami dzieje w innych krajach. Oczywiście nie twierdzę, że ludzie do kobiety nie podejdą, mężczyźni podchodzą na przykład w barach czy tam w klubach nocnych, podejdą, zagadają, zaproponują drinka czy rozmowę, ale jeżeli kobieta nie ma zamiaru z tym mężczyzną rozmawiać, może po prostu powiedzieć nie i nie dziękuję, czy też się nawet obrócić i odejść i nic z tego tytułu się dalej nie wydarzy. Mężczyzna nie będzie za nią iść, nie będzie ją wyzywać, rzucać wyzwiskami na całą parę, bo jak wiemy, to się niestety zdarza, kobiety to wiedzą. Więc tutaj jest prawo tak surowe, że każdy się boi, że zaraz będzie wezwana policja i że będzie po prostu problem. Ja tak jak mówię, ja nigdy nie miałam przykrej tutaj sytuacji. Nawet jeżeli ktoś poszedł, to zawsze mówiłam, nie dziękuję, nie jestem zainteresowana i zawsze mi od razu dawali spokój. Pamiętam, nawet moja koleżanka mi opowiadała sytuację, że szła taką boczną uliczką, taką bardziej pustynną, szła sama i zauważyła, że za nią idzie mężczyzna w tym samym kierunku co ona i nie czuła się komfortowo, bo nie wiedziała, czy on idzie za nią, czy idzie po prostu w tym samym kierunku. Odwróciła się i powiedziała, nie czuję się komfortowo, że za mną idziesz. On od razu przeprosił, przeszedł na drugą stronę ulicy, odczekał, aż ona odejdzie i dalej szedł w tą samą stronę, bo oczywiście zapewne po prostu szedł w tym kierunku. Kolejna kwestia, często zadawane mi pytania, oczywiście ubiór. Mimo, że to tłumaczyłam w wielu filmach, nadal cały czas wiele kobiet, Polek przyjeżdżających tutaj nawet na wakacje, wciąż zadaje mi to samo pytanie. Marta, co spakować? Czy ja mogę wziąć sobie dżinsy, czy jakiś t-shirt z krótkim rękawem? Więc jeszcze raz to tłumaczę. Mam nadzieję, że teraz to dojdzie do szerszego grona kobiet. W Dubaju można się ubierać tak samo jak w Polsce. Tutaj można nosić europejskie ciuchy, czy jak, skądkolwiek są. Więc jest totalna dowolność. Nie trzeba zasłaniać włosów, to są totalne bzdury, to co się naczytacie. Żadnych włosów nie trzeba zasłaniać twarzy, nie trzeba nosić burki czy też abaji. Nawet emiratki, te młodsze, już zaczynają te abaje nosić otwarte, więc coraz większy luz jest, jeśli chodzi o ubiór dla kobiet. I to też jest ich wybór, czy chcą tą abaję założyć, czy nie. Jest część emiratek, które nawet abaje nie noszą, ubierają się po europejsku. Ja Wam teraz pokażę parę moich zdjęć, wszystkie zrobione w Dubaju, jak ja się ubieram w tym kraju, abyście
wiedzieli, że mogę podeprzeć to, co mówię, zdjęciami, czyli argumentami. Ja się ubieram dosłownie tak samo, jakbym się ubrała w Polsce, więc czy dżinsy, sukienki, ja uwielbiam nosić sukienki, więc non-stop noszę, spódniczki, koszulki z krótkim rękawem, koszulki bez rękawków też są dozwolone. Jedyne zastrzeżenie jest takie, aby ten ubiór był przyzwoity. Przyzwoity, myślę, że najlepszym wyznacznikiem jest to, jeżeli idziesz ubrana, a za tobą wszyscy obracają głowę. To oznacza, że chyba już się przesadziło. Gołe pępki, jakieś krótkie, nie wiem, takie sportowe staniki po ulicy, to już odpada. Również shorty, które są tak zwane półtyłka, no to już też za dużo. Jedynie zakryta będziesz musiała być całkowicie do meczetu, ale nie musisz biec do sklepu po abaję, ponieważ w meczecie dadzą ci abaję, wypożyczą ci za darmo, nakładasz ją na swoje ciuchy, przykrywasz również włosy takim kapturem i wówczas możesz zwiedzić meczet. Jeśli chodzi o plażę, normalnie możesz opalać się w bikini. Jedynym zastrzeżeniem jest, jeżeli schodzisz z plaży, nie wolno chodzić po ulicy w bikini i również to dotyczy panów, nie wolno chodzić bez koszulki po ulicy czy do jakiejkolwiek restauracji. Akurat to prawo mi się bardzo podoba. Jeśli chodzi o bary czy kluby nocne, to naprawdę wygląda to dokładnie tak samo jak w Europie. Dziewczyny noszą krótkie sukienki, szpilki. I tutaj taka uwaga dla panów, jeżeli będziecie wybierać się do baru, klubu nocnego bądź też eleganckiej restauracji, należy mieć długie spodnie, nie shorty i pełne buty, zazwyczaj najlepiej eleganckie, żadnych sandałów. Są również takie udogodnienia, jak w metrze specjalny przedział dla kobiet z dziećmi, gdzie mężczyzna nie ma prawa wstępu. To się sprawdza w sytuacjach, kiedy jest ścisk, często te metra są przepełnione, bo dużo ludzi używa ten środek transportu, aby kobieta nie czuła się otoczona samymi mężczyznami, bo ponieważ jest tutaj bardzo dużo mężczyzn i nie była dotykana, kiedy nie chce, w ścisku, może pójść do przedziału tylko dla kobiet, gdzie tylko i wyłącznie są kobiety z dziećmi. Druga sprawa, na przykład są różowe taksówki, które jak mają różowy dach, oznacza, że są prowadzone przez kobiety i używać je mogą jedynie kobiety lub też rodziny. Parę komentarzy dotyczyło, jaka jestem ubezwłasnowolniona, bo mieszkam w kraju, gdzie nawet nie wolno prowadzić samochodu. Mam samochód, prowadzę go codziennie. Jeżeli chodzi o wolność wyznania, można wierzyć w jaką religię się tylko chce. Są również kościoły, są świątynie. Praktycznie z każdej religii, jaką tylko znacie, znajdziecie tutaj świątynię, aby pójście się pomodlić. Jest również kościół katolicki. Można nosić krzyżyk na szyi, bo wiem, że dziewczyny pytacie. Można, bez żadnego problemu. I również można obchodzić wszelkie święta. Tutaj za przykład podam moje biuro, w którym jest łącznie ze mną 11 osób i ja jako jedyna nie jestem muzułmanką. I to od razu nadmienię, że nie każdy Arab to muzułmanin, nie każdy muzułmanin to Arab. Wiem, że czasami to brzmi jak gmatwanie, ale tak jest. I ja pracowałam z samymi muzułmanami, ale to nie byli Arabowie. Na przykład Kirgistan, Uzbekistan czy Bośnia. I to są muzułmanie. I ja jako jedyna nie muzułmanka bardzo szanowali każdego właśnie wyznanie i religię i nawet na święta ustroili całe biuro świątecznie, wszyscy życzyli mi wesołych świąt, pytali się, czy właśnie ja jadę do rodziny na święta. Mimo że oni nie obchodzą, jest totalna wolność tego, aby to świętować. Tak samo jest, my w drugą stronę. Teraz niedługo nadchodzi święto tutaj i to będzie Eid. I wtedy my również im życzymy wszystkiego najlepszego, no tak samo jak są Hindusi, obchodzą swoje święta, buddyści. Wszystko się szanuje i jest totalna wolność, jeśli o to chodzi. Kolejne komentarze, które często słyszę, dotyczą porwań i również koloru włosów. O, jesteś blondynką, na pewno wszyscy się tam za tobą oglądają i cię zaczepiają. Uwierzcie mi, tu jest tyle blondynek, tak samo jak i brunetek i rudych i każdy możliwy kolor skóry i włosów i co tylko możecie sobie wyobrazić, że to na nikim nie robi wrażenia, tym bardziej blond włosy. Naprawdę, tu jest bardzo dużo Australijek, Europejek, z południowej Afryki dziewczyna, Amerykanki, nawet Brazylijki są blondynkami, więc bardzo dużo jest tutaj dziewczyn o tym kolorze włosów, na nikim to nie robi wrażenia i nie zwracają na siebie totalnie uwagi. A jeżeli chodzi o porwania, no to już jest naprawdę śmieszne. Jak ja słyszę, że mnie szejk porwie,
no to jest tak jakby powiedzieć, jeszcze zanim wziął ślub, na przykład książę William, o to on sobie musi porywać dziewczyny, żeby się z jakąś umówić. Więc pomyślcie tak, że to jest odpowiednik rodziny królewskiej i oni naprawdę nie muszą sobie porywać dziewczyn. Na sam koniec mi bateria w kamerze padła, a nie wiem, gdzie mój mąż schował ładowarkę, więc już nagram z mojego telefonu, ale jak widzicie, już jakość jest dużo gorsza. Ale chciałabym również wspomnieć, jakie zagrożenia uważam, że są największe tutaj dla kobiety w tym kraju. Uważam, że jest jedno największe, to jest, jeżeli kobieta zajdzie w ciążę, a nie ma ślubu, jest to tutaj nielegalne i to jest łamanie prawa. Aby mieć dziecko, aby być w ciąży, trzeba mieć ślub. Więc dziewczyny wówczas bardzo szybko biorą ślub, albo też wyjeżdżają do swojego kraju. No niestety tak to wygląda, takie jest prawo, trzeba się po prostu do tego dopasować i uważać. Kolejnym zagrożeniem, ale to już tak z przymrużeniem oka, to co grozi dziewczynom? Jest tutaj tyle ladies night, ladies days, ladies brunches, breakfast, czyli wszystko co możliwe dla kobiet, śniadania za pół ceny, drinki za darmo, jakieś obiady za darmo dla kobiet. Jest tu naprawdę bardzo, bardzo dużo tutaj takich akcji, więc jedynym zagrożeniem jest to, że będziecie jaść i pić bez umiaru. Okej, no to tyle, jeśli chodzi właśnie o temat kobiet, to co mi przyszło do głowy, aby to wyjaśnić. Mam nadzieję, że rozwiałam Wasze wątpliwości i że będziecie się czuć dużo lepiej i pewniej, aby przyjechać tutaj na wakacje. Dzięki za oglądanie, zapraszam do kolejnych filmów i ja Was pozdrawiam, życzę miłego dnia. Pa!